Dzień dobry. Dziękuję, że zgodził się pan na wywiad. Dziękuję za zaproszenie. Wiem, że jest pan zainteresowany wydarzeniami, które mają miejsce w Europie Środkowej, ponieważ ma pan więzi rodzinne ze światem słowiańskim. I chyba pan nawet rozumie język polski i rosyjski. To prawda? Uczyłem się rosyjskiego, kiedy chodziłem do szkoły we Francji, bo był to mój trzeci język. Często pierwszym językiem obcym jest angielski lub niemiecki, a potem się wybiera hiszpański. Ja wybrałem rosyjski, ponieważ mam dziadka, który urodził się w okolicy Grodna. Dziś miasto należy do Białorusi, wcześniej było w ZSRR, a jeszcze wcześniej w Polsce. Kiedy mój dziadek się urodził, była tam Polska. W czasie zimnej wojny miałem rodzinę po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Niektórzy byli w Polsce, a niektórzy w ZSRR. Część rodziny przeprowadziła się do Moskwy, a część do Wrocławia. Między Grodnem a Wrocławiem jest około 1000 kilometrów, ale w tamtym czasie było wiele przesiedleń ludności. Mój dziadek, który wraz z bratem był wtedy w Armii Czerwonej, został wzięty do niewoli przez Niemców i przewieziony do Francji. Wygląda na to, że Niemcy mieli czas na zabawę w przenoszenie swoich jeńców z frontu wschodniego na zachodni. Dziadek trafił do bazy lotniczej w Reims. Była to francuska baza sił powietrznych numer 112, przekształcona w więzienie. Po zakończeniu wojny dziadek został we Francji, a jego brat wrócił do Polski. Tam granica się przesunęła. A dziadek pozostał w Reims. Było mu tam dobrze. Znalazł żonę, miał 6 dzieci, w tym moją matkę. To było w latach 70. Moja matka i moi wujowie przyjechali do Polski już w latach 70. A potem do nas przyjechali kuzyni i ciotki z Polski i Rosji. Odwiedzali nas w latach 70. i 80. Następnie nastąpił upadek komunizmu i mogliśmy się łatwiej przemieszczać. Aussi dans les années 70 et 1980. Et puis bon, bah après c'était la chute du communisme et donc on pouvait bouger. Nadal jestem w kontakcie z polską częścią rodziny. Oczywiście, kiedy był COVID, podróżowaliśmy nieco mniej. Avec le covidisme, bon, évidemment, on a voyagé un peu moins, mais je les ai vus encore. Widziałem ich ostatnio latem 2019 roku. Byłem wtedy w Polsce, widziałem kuzynkę Magdę, Ziutkę, Bogdana i całą rodzinę w okolicach Wrocławia. W przeciwieństwie do nich, całkowicie straciłem kontakt z rodziną żyjącą w Rosji. Oczywiście dlatego, że byli dalej geograficznie. Mieliśmy z nimi nieco mniejszy kontakt. To jest część moich korzeni. Jestem w 25% Polakiem, czy też białoruskim Polakiem. W Polsce mówi się o kresowiakach, gdy ktoś ma wschodnie korzenie. A czy potrafi pan trochę mówić po polsku? Mam dziadka i wspomnienia. Mogę powiedzieć cześć, dzień dobry, złożyć życzenia noworoczne, takie tam rzeczy. A kiedy słyszę rozmawiających Polaków, to mogę zrozumieć trochę ogólny sens rozmowy. A to dzięki rosyjskiemu i dlatego, że jestem zaznajomiony ze słowiańskimi korzeniami etymologicznymi. Dodam, że wiele jeszcze zależy od akcentu. Zwłaszcza zachodnie akcenty są łatwiejsze dla zrozumienia dla Francuza. A potem jest jeszcze leksyka, słownictwo. Na przykład w regionie Szczecina, ponieważ był to region niemiecki, jest wiele słów pochodzenia niemieckiego. Więcej niż w okolicach Lublina. Tam w akcentach jest więcej intonacji rosyjskiej.
jako że uczyłem się niemieckiego i dlatego, że językoznawstwo jest dla mnie obszarem, który znam ze studiów. Jeżeli się doda słowiańskie, łacińskie i greckie korzenie etymologiczne, to mogę zrozumieć ogólny sens rozmowy po polsku, ale nie potrafię mówić. Nie mogę wchodzić w interakcję. Ale nauczył się pan czytać cyrylicę, gdy sięgał pan do źródeł dokumentalnych, pisząc swoje książki. Tak, zwłaszcza moje studium geopolityczne Euromajdanu z 2014 roku. Mam na myśli zamach stanu na Ukrainie. Wykorzystałem umiejętności lingwistyczne do przetwarzania informacji w cyrylicy rosyjskiej, a następnie w cyrylicy ukraińskiej. Jeżeli człowiek jest oswojony z rosyjskim czy z polskim, to łatwo podejść do ukraińskiego, gdzie jest 50% rosyjskiego i 50% polskiego. W języku ukraińskim zaczyna się zdanie po rosyjsku i kończy się je po polsku. Tak naprawdę to ogromna mieszanka. Mieszanka rosyjskiego i polskiego w cyrylicy. Ale ta cyrylica jest prawie identyczna jak cyrylica rosyjska. Będziemy rozmawiali o Euromajdanie, ale wcześniej chciałam zadać pytanie a propos nowego wydania książki Zarządzanie przez chaos. Jeśli dobrze zrozumiałam, jest to swego rodzaju katalog technik inżynierii społecznej, wykorzystywanych przez władze polityczne do wprowadzania zmian społecznych. Czy może pan wyjaśnić koncepcję inżynierii społecznej i podać konkretne przykłady? Jest kilka definicji inżynierii społecznej. Najpopularniejsza pochodzi z hakerstwa komputerowego. Amerykański haker Kevin Mitnick, który zmarł w zeszłym roku w wieku 60 lat, używał pojęcia inżynierii społecznej do określenia swojej nowej metody hakowania. A mianowicie wymyślił on metodę hakowania, która polegała na hakowaniu nie maszyny, lecz jej użytkownika. To genialny pomysł, ale w rzeczywistości jest to po prostu hakowanie psychologiczne. Polega na hakowaniu umysłu użytkownika komputera, a następnie oczywiście poprzez przeniesienie umiejętności może być on wykorzystywany do hakowania każdego. A więc jest to definicja, którą podaję dzisiaj po przepracowaniu różnych etapów historycznych. Ale przed hakowaniem komputerów pojęcie inżynierii społecznej sięga utopijnych pisarzy XIX wieku. To Francuz Frédéric Lippey, inżynier przemysłowy, który wymyślił pojęcie inżyniera społecznego. Lippey stworzył ruch i szkołę w tradycji utopijnej Augusta Comte'a, Henri'ego de Saint-Simona i tak dalej, z myślą, że można zorganizować społeczeństwo w sposób naukowy. Sto lat później koncepcja ta została przejęta przez wspólnotę hakerską, co oznacza, że definicja podana przez Kevina Mitnicka to zasadniczo kradzież tożsamości i nadużycie zaufania w celu całkowitej restrukturyzacji sposobu działania. Chodzi o to, aby mieć sposób naukowy, a nie spontaniczny, podejścia do więzi społecznych. Dlatego hakerzy mówią o inżynierii, ponieważ jest to dyscyplina, która poddaje badaniu związki społeczne. Podsumowując, byłby to rodzaj propagandy, nowej propagandy, gdzie pozytywizm nauk społecznych łączy się z informatyką, aby wpływać na sposób funkcjonowania ludzi. To jedno z możliwych zastosowań. Inżynieria społeczna w rozumieniu Kevina Mitnicka, w sensie hakowania komputerów,
jest karana przez prawo, ponieważ istnieją aplikacje, ale aplikacje do, jak mogę to ująć, hakowania danych. Na przykład jest taka znana technika łowienia, nazywa się ona phishing po angielsku. Polega na tym, że pirat udaje, symuluje bankiera i pisze do kogoś maila, używając logo i podpisu banku. A następnie prosi o login i hasło użytkownika. Jeżeli osoba, która dostaje taki mail, jest wystarczająco naiwna i zaufa, bo pomyśli, że to bankier do niej pisze, bo widzi małe logo banku, to poda swoje dane osobowe. Wtedy haker może już wejść na konto takiej osoby bez włamywania się, ponieważ ma kody. Haker po prostu uzurpuje sobie tożsamość bankiera, aby nadużyć czyjegoś zaufania. Ale to są przecież metody bandytów. Zarządzanie przez chaos zakładało, że to władze używają bandyckich metod do zarządzania nami. A przecież władze są gwarantem prawa. Kiedy te metody są stosowane przez władze, nazywają się inaczej. Podchodami, tajną operacją, operacją psychologiczną. Daje to pozory praworządności lub bycia na granicy legalności. Francja prowadzi obecnie tajne operacje na Ukrainie. Tak jak Francja, armia francuska, prowadziła tajne operacje w Afryce subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie czy w Syrii. Tam francuskie siły specjalne, służby wywiadowcze lub ogólnie zachodnie służby wywiadowcze, czyli natowskie, od dziesięcioleci wykorzystują sieci paramilitarne i terrorystyczne. To wszystko wiemy. Są dowody, jest konsensus historyczny. Nazywa się te sieci sieciami Gladio. W języku angielskim mówiono o komórkach Stay Behind. Te sieci zrodziły się z faszyzmu i nazizmu i były wykorzystywane przez Brytyjczyków i Amerykanów, CIA i MI6, do walki z Sowietami, gdy ci próbowali wyjść poza granice Układu Warszawskiego. I teraz mamy pozostałości tego na Ukrainie, ze słynnymi banderowcami, którzy są bezpośrednio kontynuatorami komórek Gladio, wywodzących się z kręgów nazizmu lub faszyzmu. To wszystko jest częścią operacji, które nazywamy tajnymi operacjami, które często są wręcz całkowicie nielegalne. To jest właśnie inżynieria społeczna. Definicja, którą dziś określam inżynierię społeczną, jest taka. To oddziaływanie w podstępny, tajny sposób na rzecz transformacji podmiotu społecznego, jednostki lub grupy. To przykład phishingu, który podawałem jako technikę łowienia naiwnych, co jest praktyką karalną, ale ma też zastosowanie geopolityczne wobec mas. Euromajdan to dobry przykład. No właśnie, wróćmy do 2017 roku. Napisał pan wtedy książkę Przewrót na Majdanie, wojna hybrydowa NATO. W 2022 roku była jej reedycja pod tytułem Ukraina, wojna hybrydowa NATO. Czy pana zdaniem ten konflikt, którego obecnie doświadczamy, jest wynikiem operacji inżynierii społecznej prowadzonej przez Anglosasów przeciwko Rosji? Zaprzecza pan jakiejkolwiek spontaniczności wydarzeń Euromajdanu 2014 roku, a nawet pomarańczowej rewolucji, która miała miejsce w 2004 roku? Twierdzi pan, że obecnie grupy terrorystyczne i banderowskie przypominają siatki Stay Behind i działania służb specjalnych. A NATO jest w zasadzie obronnym sojuszem wojskowym, który powstał podczas zimnej wojny, aby przeciwstawić się Układowi Warszawskiemu. To, co pan mówi, przedstawia NATO nie jako sojusz obronny, ale raczej ofensywny, a nawet wręcz manipulacyjny.
Czy może pan wyjaśnić pojęcie wojny hybrydowej? Dać przykład i może wytłumaczyć, dlaczego takie metody są stosowane? Tu należy podkreślić, że Układ Warszawski powstał już po powołaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego. De facto to właśnie Układ Warszawski był defensywny, a nie odwrotnie. Gdyby Sojusz Północnoatlantycki był czysto defensywny, powinien on był przestać istnieć w 1991 lub 1992 roku, po rozwiązaniu ZSRR. Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, jak to się stało, że NATO nadal istnieje? Na dodatek, jeśli rozbić akronim, to mamy Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego. Ja nie widzę punktów stycznych, na przykład między Turcją a Północnym Atlantykiem, czy między Ukrainą a Północnym Atlantykiem. Nie ma geograficznych punktów stycznych. Jak widać, NATO jest organizacją ekspansjonistyczną. Nie zadowala się krajami zachodnimi. Od 2014 roku próbuje zaanektować Ukrainę. Integracja z NATO jest tam nawet celem wpisanym w konstytucję Ukrainy. Jasne jest, że nazwa Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego nie odpowiada już dzisiejszej rzeczywistości. Ale słyszymy, że to sama Ukraina chce wstąpić do NATO i że Rosja jej to uniemożliwia. Nie, że NATO próbuje zaanektować Ukrainę. Tak, powiedzmy inaczej. Rosja zamierza zdemilitaryzować Ukrainę, co zostało oficjalnie ogłoszone 24 lutego 2022 roku, ponieważ zmilitaryzowana Ukraina stanowi bezpośrednie fizyczne zagrożenie dla Rosji. Twierdzi pan, że NATO manipulowało Euromajdanem w 2014 roku i pomarańczową rewolucją w 2004 roku. Jakie są na to dowody? Był element spontaniczności, bo byli Ukraińcy, którzy szczerze chcieli dołączyć do Unii Europejskiej i do NATO. Ale podaję pewne źródła w mojej książce. Nawiasem mówiąc, jest to książka, w której rozszyfrowuję Euromajdan, korzystając ze źródeł zachodnich, a także rosyjskich i ukraińskich. Odtwarzam w tej książce program Dmytro Jarosza z Prawego Sektora na wybory prezydenckie w 2014 roku. Wybory przedterminowe, które były organizowane po ucieczce Wiktora Janukowycza. Jarosz mówił wyraźnie, że chce on nie tylko remilitaryzacji Ukrainy, ale także nuklearyzacji Ukrainy, to znaczy odzyskania arsenału głowic jądrowych. Jest to projekt antyrosyjski, a Prawy Sektor był i jest jedną z organizacji banderowskich. A dlaczego akurat banderowskich? To znaczy? Dlaczego Bandera? Dlaczego Bandera nagle stał się bohaterem narodowym Ukrainy? Właśnie dlatego, że banderowcy zostali włączeni do natowskiej sieci Gladio. Bandera zakończył życie w Monachium. W Monachium też było centrum wojny psychologicznej. Radio Free Europe, Radio Svoboda, qui émettait depuis Munich. Z Monachium nadawało słynne Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Zapomniałem pełnej nazwy tej stacji, ale była to dość długa nazwa składająca się z dwóch części. Radio nadal istnieje i ma teraz stronę internetową. Mój dziadek słuchał go w latach 50., ponieważ stał się antykomunistą. Słuchał wiadomości po polsku nadawanych z Monachium. Radio to robiło antykomunistyczną propagandę. Dzisiaj media te, które są w całości finansowane przez amerykański kongres, amerykański parlament, robią propagandę antyrosyjską po tym, jak kiedyś robiły propagandę antykomunistyczną lub banderowską. Wszystkie źródła podaję w książce.
Pierwsze jej wydanie było w 2017 roku, a potem w 2022 roku po rozpoczęciu rosyjskiej operacji wojskowej. Wydawca powiedział mi wtedy: słuchaj, nadszedł czas na nowe wydanie. Więc dodałem nowy wstęp i wiele źródeł, które zgromadziłem w latach 2017-2022. Źródeł, które faktycznie dowodzą, że na przykład, po pierwsze, Euromajdan nie rozpoczął się 21 listopada 2013 roku, lecz zaczął się pod inną nazwą już w marcu 2013 roku. Z tymi samymi przywódcami i hasłami. Był tam już Oleg Jachni-Bok z Partii Swoboda, Partii Hitlerowców, Arsenij Jaceniuk i Witalij Kliczko, który nadal jest merem Kijowa. Tak naprawdę nie wiemy, co stało się z Arsenijem Jaceniukiem, człowiekiem od banków. Już w marcu 2013 roku był ruch, który nazywał się Wstawaj Ukraino. A te trzy osoby, które właśnie wymieniłem, organizowały demonstracje, głównie na zachodzie Ukrainy, w pobliżu Równego i Lwowa, aby podgrzać nastroje. Jak zwykł mawiać Talleyrand, należy wstrząsnąć ludźmi przed ich wykorzystaniem. To tak jak z butelką oranżady. Tak więc ci aktywiści organizują demonstracje, aby obalić rząd już wiosną 2013 roku. Cel został ogłoszony. Możemy to zobaczyć. Filmy i zdjęcia z tych demonstracji, które trwały do sierpnia 2013 roku. Potem zatrzymali się, zrobili sobie przerwę i wznowili demonstrację w listopadzie 2013 roku, ale już scentralizowane w Kijowie. Zorganizowali wycieczki autobusowe, aby przywieźć ludzi z prowincji, tak aby w maju było jak najwięcej ludzi na Placu Niepodległości w centrum. Wiemy, że demonstranci byli opłacani. Istnieją źródła, są świadkowie. Oczywiście był to element spontaniczności. Z pewnością ludzie, którzy mówili, że chcą lepszej przyszłości i którzy wierzyli, że Unia Europejska jest Eldorado. Wiemy, że świat zachodni jest przedstawiany bardzo często jako Eldorado, gdzie wszystko jest możliwe i że jeśli trochę się popracuje, to można zarobić dużo pieniędzy. To taki fantazmat, który ludzie z Europy Wschodniej wciąż mają o Europie Zachodniej. Il va falloir déconstruire tout ça, parce que c'est plus vrai du tout. Si ça a été vrai un jour, peut-être, oui, c'est vrai qu'il y a eu une période... Będziemy musieli to wszystko zdekonstruować, bo to nie jest prawda. Prawdą może to było, jeśli już w latach 50. i 60. Wtedy w Europie Zachodniej panował okres dobrobytu, znany jako Trente Glorieuses, 30 wspaniałych lat. Wtedy we Francji bardzo dobrze się żyło, ale teraz to wszystko się skończyło i cały czas jesteśmy na krawędzi wojny domowej. Teraz jeszcze pojawiły się wszystkie problemy globalistyczne, wokizm i tak dalej. Ale wracając do pytania. W książce, którą napisałem i wydałem w 2017 roku, chciałem pokazać i udowodnić, że Euromajdan był operacją inżynierii społecznej na skalę całego kraju. Operacją mającą na celu przekształcenie samej tożsamości Ukraińców. A zaczęło się to od pomarańczowej rewolucji. Ponieważ w 2004 i 2005 roku rozpoczęła się operacja, jakby to ująć, reedukacji Ukraińców. Reedukacji do czego? Do otwartego społeczeństwa, czyli życia z imigracją, życia z różnorodnością. A potem było LGBT. Zaczęło się w 2014 roku, kiedy na Ukrainie weszły w życie wszystkie ustawy dotyczące LGBT. W 2014 roku zaczęto je wdrażać, a nawet teraz, kiedy jest wojna, Zełenski rozpoczął wielką kampanię na rzecz finansowania zmiany płci, aby ułatwić to Ukraińcom. Myślałem, że to wojna, a ci naprawdę nie mają nic innego do roboty.
ale w tym momencie widać, że NATO, które za tym wszystkim stoi, całkowicie oszalało. Na Ukrainie jest też jednostka bojowa złożona z żołnierzy LGBT. Mają oni nawet związek zawodowy. Zrobili wystawę fotograficzną w muzeum w Kijowie, żeby trochę nakręcić modę. Teraz parada dumy Gay Pride jest organizowana w Kijowie. W Charkowie w 2022 roku, tuż po wycofaniu się armii rosyjskiej, ponieważ, jak pani pamięta, w 2022 roku armia rosyjska zbliżyła się do Charkowa, a później odstąpiła i skupiła się na Donbasie. Wkrótce potem, po wycofaniu się Rosjan, Charków zorganizował paradę dumy. Widzimy, że, mówiąc inaczej, dzisiejsze granice Zachodu, granice NATO są granicami LGBT. To znaczy, czym jest LGBT? Czy jest to technika zwrócenia uwagi na coś innego? Ma sprawić, że ludzie stracą orientację? Ponieważ prawdą jest, że w czasie wojny nie jest to coś, co powinno... No nie jest to zbyt skuteczne. Co powinno być na pierwszym planie? Dokładnie. Dla mnie jest to symptom choroby psychicznej. I jest to, że tak powiem, organizowane na poziomie instytucjonalnym przez NATO i Unię Europejską. Powiedzmy, że mogę jeszcze zrozumieć, że Unia Europejska się tym interesuje, bo jest to organizacja cywilna. Ale w NATO, w wojsku, naprawdę prowadzona jest promocja LGBT. Jeśli skrócę to, co pan mówi, to wychodzi na to, że ci, którzy mają bardzo potężną broń, są chorzy psychicznie. Tak, to jest wręcz oczywiste, ale najgorsze jest to, że obraca się to przeciwko nim. Widzimy, że kapitalizm jest systemem dla ludzi chorych psychicznie. Ja kiedyś byłem lewicowy, ponieważ dość szybko zrozumiałem na przykładzie mojej rodziny, części mojej rodziny żyjącej w Europie Wschodniej, że ludzie tam byli szczęśliwi. Nie cierpieli, tak jak to jest przedstawiane w hollywoodzkiej wersji komunizmu, jako rodzaj ogromnego gułagu, w którym wszyscy ludzie są w więziennych mundurach. To jest wersja prymitywnego antykomunizmu. Można krytykować wszystko, można krytykować komunizm, ale na Zachodzie mieliśmy antykomunizm prymitywny. Pamięta pani film Rocky IV? Z wielkim, złym Rosjaninem. To było wręcz śmieszne. Miałem kontakty z ludźmi, którzy mieszkali w Polsce czy ZSRR. Nie wydawali się zbytnio cierpieć. Byli normalni. Byli jak Francuzi w latach 50. Paradoksalnie myślę, że im bardziej uniemożliwiano podróże i wyjazdy na Zachód, tym bardziej ludzie o tym marzyli. Ludzie są przekorni. Im bardziej mówisz im nie, tym bardziej im się tego chce. I to prowadzi do następnego pytania, ponieważ to marzenie o Zachodzie i Unii Europejskiej jest nadal w Polsce bardzo silne. Donald Tusk wygrał w ostatnich wyborach, ale zaczął podejmować działania przeciwko wolności prasy. Zamknął stację telewizyjną, ponieważ powiedział, że nadaje zbyt dużo propagandy. Zamknął przeciwników i doszło do demonstracji na ulicach. Można być zaskoczonym tak nagłą aktywnością, kiedy dopiero co powrócił do władzy jako premier. Czy widzi pan tam jakąś manipulację? Czy to są czyste idee Donalda Tuska, czy też realizuje on jakąś szerszą agendę niszczenia opozycji? Tak, to wydaje się jasne. To Bruksela pilotuje sytuację w Polsce. Odważyli się nawet wyłączyć na kilka godzin sygnał TVP. Rzeczywiście doszło do czystek wśród dziennikarzy.
To jest cała dialektyka między TVN i TVP. Trzeba przyznać, że w 2015 roku PiS zrobił to samo z TVP. Zwolnili liberalnych dziennikarzy. Liberalni, jak to mówią Rosjanie, wsadzili swoich. Ale to telewizja publiczna, jest częścią gry. Problem teraz jest taki, że teraz jest monopol. Wszyscy są prozachodni. PiS w swoim czasie po prostu przywrócił równowagę. Umieścił konserwatywnych dziennikarzy na szczycie, aby zrobić demokratyczną równowagę z TVP, która była postępowa. Jeśli się nie mylę, w latach 80. we Francji Mitterrand, gdy wygrał wybory, zrobił to samo. Usunął prawicowych dziennikarzy, by wstawić raczej lewicowych. Tak, ale my wiemy, że takie są reguły gry. Problem polega jednak na tym, że obecnie mamy do czynienia z monopolem, ponieważ dwa główne kanały telewizyjne kierują się tą samą ideologią. Biorąc pod uwagę demonstracje, może to również obrócić się przeciwko Platformie Obywatelskiej. Tak, zobaczymy w tym roku, podczas wyborów europejskich, czy Platforma Obywatelska odniesie sukces, ponieważ może nastąpić powrót do uczciwej demokracji i zmiana. Teraz wygląda na to, że Tusk właśnie nie chce dopuścić do alternatywy. Była wielka demonstracja w czwartek wieczorem. Mogli organizować demonstrację w niedzielę. Byłoby 10 razy więcej ludzi, to oczywiste. Demonstracja w dzień powszedni wieczorem nie jest strategicznie najlepszym sposobem na przyciągnięcie wielu ludzi. Ale myślę, że i tak było 200 tysięcy ludzi. To dużo. Niektórzy analitycy twierdzą, że PO i PiS to mniej więcej to samo. Nie, szczerze mówiąc, nie. Oni się bardzo różnią. Obie partie są antyrosyjskie, ale widać mimo wszystko wyraźne różnice. Ale obie podlegają albo NATO, albo Unii Europejskiej. I tak, i nie. To znaczy Platforma Obywatelska to Unia Europejska w chemicznie czystym, niefiltrowanym stanie. A Prawo i Sprawiedliwość można potraktować jako zachodni projekt z lat 50. Taki kapitalizm w starym stylu, patriarchalny, tradycyjny, konserwatywny, który można uznać za odrażający, ale to już inna sprawa. Nie wgłębiając się, chcę tylko powiedzieć, że mimo wszystko istnieją filtry. Istnieją filtry antywokistyczne i tym podobne. Nawet jeśli w rzeczywistości Duda podpisał ustawę zezwalającą organizacjom LGBT na przychodzenie do szkół. Trzeba zrozumieć, że jest to pole bitwy. Jednego dnia wygrywasz, innego przegrywasz, a potem są efekty procentowe. Można powiedzieć, że Tusk i PO to w 100% oprogramowanie globalistyczne, a PiS w 50%. Osobiście wolę oprogramowanie, które jest w 50% globalistyczne, ale w 50% normalne. W PiS są jeszcze normalni ludzie. Dowodem na to jest Duda, który wygłosił tezę, że Ukraina to topielec, który ciągnie nas na dno oceanu. Tutaj Duda urasta w moich oczach, bo jest to po prostu prawda. Mimo że gotów jest podsycać wojnę na Ukrainie z bazy w Rzeszowie czy z Zamościa, nie pamiętam której. Jedno z tych dwóch miast służy jako skład do przechowywania broni w pobliżu granicy z Ukrainą. Ponieważ istnieje lotnisko, które zostało
zarekwirowane przez Amerykanów i które dziś nie jest już lotniskiem cywilnym. Stało się lotniskiem wojskowym. Są to miasta, które odwiedziłem, kiedy podróżowałem po Polsce. Przez 10 lat jeździłem tam 3 razy do roku, czasem może 2. Odwiedziłem wszystkie miasta, wszystkie regiony. Byłem też w Przemyślu, gdzie widzieliśmy wszystkich tych afrykańskich uchodźców wojennych. To było dość niesamowite. To znaczy, po rozpoczęciu rosyjskiej operacji ogłoszono, że ukraińscy uchodźcy wojenni przybyli do Polski, a tu wszyscy z Afryki, lub prawie sami Afrykanie, którzy przechodzili przez medykę i posterunek graniczny. To było dosyć dziwne. To są miejsca, do których podróżowałem. Jest też trzecia partia, Konfederacja, która jest dużo bardziej spójna niż PiS, ale która nie jest u władzy. Gdy PiS jest u władzy, musi zarządzać społecznościami. Kiedy jesteś u władzy, nie możesz robić tego, co chcesz. Istnieją sprzeczności, istnieją antagonizmy zewnętrzne i wewnętrzne naciski. Konfederacja może działać w sposób, który jest bardziej czysty, bo nie ma takich nacisków. Ale gdyby Konfederacja doszła do władzy, prawdopodobnie, a nawet jest to pewne, byłaby zmuszona do moderowania swoich wypowiedzi. Generalnie mówi się, że Konfederacja tak naprawdę nie ma własnego programu, że jest raczej swego rodzaju konglomeratem bardzo silnych osobowości. Tak, to prawda, to fakt. Kiedy widzi się Grzegorza Brauna z gaśnicą, to istotnie widać, że są to ludzie nietuzinkowi. Czasem się kłócą między sobą jak najbardziej. Szkoda. Oglądałem Janusza Korwin-Mikkego również w Unii Europejskiej, gdzie jest często postrzegany jako żartownik, jako troll. Ale wracając do mojego pierwotnego pytania, czy te działania Donalda Tuska nie wyglądają czasem na sposób zarządzania przez chaos? Czy to nie jest socjotechnika? Nie jest to robione celowo, żeby wkurzyć Polaków? To jest naprawdę robione po to, żeby przejąć władzę w mediach? Tak, oczywiście. No bo można się zastanowić, dlaczego czasami rządy podejmują decyzje sprzeczne ze wszystkim, co mogłoby się wydawać logiczne, a potem jest chaos. Tak, oczywiście. Ale ideologia wokistów jest formą inżynierii społecznej, ponieważ dzieli, aby rządzić. Podstawową zasadą inżynierii społecznej, jak ją definiuje, jest przejęcie kontroli nad relacjami zaufania i nieufności. W ten sposób buduje się nieufność w grupie, aby się rozpadła. Żeby się ludzie podzielili, wdraża się paranoję między nimi, oskarżając ich o bycie kontrolowaną opozycją, tajnymi agendami itd. Ale można też tworzyć sojusze, tworzyć grupę, budować zespół w zarządzaniu poprzez tworzenie zaufania. To dwie osi inżynierii społecznej, wiedza o tym, jak kontrolować relacje nieufności i zaufania, a także czasami relacje obojętności. Czasami trzeba wykazać obojętność i dzięki temu, gdy masz to na uwadze, to modelowanie, możesz przejąć kontrolę nad więzią społeczną. To jest inżynieria społeczna. Jest to techniczne lub technologiczne podejście do więzi społecznej. Więź społeczna jest podzielona na trzy rodzaje relacji. Zaufanie, obojętność i nieufność. To wszystko summa summarum, co mamy do powiedzenia na temat inżynierii społecznej. A potem oczywiście, aby to zrobić, czasami trzeba iść naprzód w przebraniu. Innymi słowy, trzeba wiedzieć, jak stworzyć zaufanie. C'est une confiance artificielle.
Aby móc pozyskać sobie zaufanie innych, przybiera się tożsamość kogoś, komu się ufa. Jak mówiłem wcześniej, jestem twoim bankierem, udaję twojego bankiera i nakłaniam cię do podania mi swoich kodów. Tu się tworzy zaufanie między nami, ale jest to zaufanie sztuczne, stworzone przez technologię. Rosjanie używają terminu technologia polityczna. To samo, co inżynieria społeczna. Wszyscy pamiętamy na przykład Femen i Euromajdan. Tam jest pełno technologii politycznej, z metodą postawienia młodych ludzi na czele demonstracji, najlepiej ładnych dziewczyn. To wszystko to technologia polityczna. A gdy tylko pojawia się policja, trzeba użyć zbliżeń, aby pokazać złych i dobrych po obu stronach. A dobrzy to ci młodzi ludzie, którzy chcą lepszego życia w Europie, którzy chcą być częścią Europy. Następnie, wracając do Polski, można zrobić zbliżenie z Ukrainą. Tusk, PO, ci wszyscy doradcy od komunikacji, ponieważ Tusk nie jest sam. To są spin-doktorzy, doradcy do spraw komunikacji, którzy wiedzą, że trzeba stworzyć dobry wizerunek, używając zachodniej symboliki. A od lat 60. wizerunek związany z Zachodem to młodzi ludzie z długimi włosami, grający na gitarze, taki duch pop. I może też New Age, dlaczego nie? Ale przede wszystkim jest to wyświęcenie młodzieżowości. To takie słowo, które nie istnieje, ale chodzi o to, że wszystko musi być zainscenizowane i trzeba zniszczyć autorytety. My sprzeciwiamy się autorytetowi i to jest sytuacja, w której naprawdę jesteśmy pogrążeni w perwersji. Na całym świecie na czele stawia się mądrych starców, bo uznano, że są to ludzie odpowiedzialni. Na Zachodzie od dziesięcioleci, zwłaszcza od lat 60., już tak nie jest. Dowartościowuje się młodych ludzi, którzy się bawią. To całkowite odwrócenie uniwersalnych, stałych pojęć antropologicznych. To wcale nie jest normalne. We francuskim rządzie jest bardzo dużo młodych ludzi. Właśnie został mianowany nowy premier, Gabriel Attal, który ma 34 lata. Tak, a potem wszyscy są w to wciągani, w ten rodzaj globalnej, dominującej ideologii. Teraz przewiduje się pojedynek o prezydenturę między Attalem i Jordanem Bardelli ze Zjednoczenia Narodowego. A on jest jeszcze młodszy niż Gabriel Attal. Ma 30 lat, a nawet nie, ma 27 lat. Dla mnie są to dzieci. Ja jestem o 20 lat starszy od nich. Nie mogę ich traktować poważnie. Nawet Macron doszedł do władzy w wieku 40 lat. I tacy ludzie są na całym świecie. To fenomen dominującej ideologii. Nawet konserwatywne partie suwerenistyczne we Francji są zmuszone do budowania młodzieńczego i pozytywnego wizerunku. Wizerunek mądrości, starego, brodatego mężczyzny już nie działa. Na Zachodzie uważa się to za archaiczne, a we Francji jest tak od lat 60. Mieliśmy kolorową rewolucję w maju 1968 roku. Celem było obalenie de Gaulle'a. Chodziło o zabicie ojca przez rewolucję młodych ludzi, studentów. Sądzi pan, że istnieje celowa strategia dekonstrukcji ideotypów symbolicznych? Tak. Istnieje teoria osobowości autorytarnej Teodora Adorno. Adorno to szkoła frankfurcka, która od lat 50., 60. dużo pracowała właśnie nad dekonstrukcją osobowości autorytarnej jako psychospołecznego typu idealnego. De la personnalité autoritaire comme idéal type psychosocial. Uznał on ten typ za odpowiedzialny za II wojnę światową i za komunizm, ponieważ komunizm był ruchem lewicowym, ale autorytarnym. Dzisiaj już jest często uważany za prawicowy. Są takie odwrócenia pojęć. Ale ta siła dekonstrukcji jest tak wielka, dekonstruujemy tak ostro, że rekonstrukcja może zaskoczyć również władze, które w końcu zechcą obciąć gałąź, na której siedzą.
Dziś autorytet przechodzi do sfery informatycznej. Społeczeństwo jest robotyzowane. Na Zachodzie można powiedzieć, że to, co Bourdieu nazwał dominacją symboliczną, nadal istnieje. Z tą różnicą, że nie jest to już dominacja symboliczna, jest to dominacja cyfrowa. Z tymi wszystkimi projektami cyfrowych przepustek, z którymi mieliśmy do czynienia w okresie covidyzmu. Ale to tylko test. To był tylko eksperyment. Test in vivo? Tak, tak. To właśnie zrobiła WHO. Ale to ma się stać normalnością. To nie ma się zatrzymać. Ale w Chinach to już istnieje. Tak, to kredyt społeczny. Tam to już istnieje. Pomysł polega na umieszczeniu łącza społecznego pod kontrolą infrastruktury cyfrowej. W końcu przechodzimy od władzy symbolicznej do władzy robotycznej. Rozumiem. Więc bylibyśmy świadkami procesu dyskredytacji autorytetu człowieka i oddania go pod jarzmo maszyny. Tak, ale dzieje się to samo przez się. I administracja jest coraz bardziej zdematerializowana. Nie możemy już nawet połączyć się z urzędnikiem po drugiej stronie linii telefonicznej. Wszystko musimy załatwiać sami przez internet. Tak, innymi słowy, aby uzyskać zgodę na tę komputerową dyktaturę, wysuwamy młodych ludzi z nieskazitelną plastyką z odrobiną pudru. Aby produkt był atrakcyjny, trzeba sprzedać ten wytwór dyktatury wokistycznej LGBT komputerowej. To zabawna rzecz. Widzieliśmy, że w czasie pandemii lewicowcy z niebieskimi włosami i piercingami uwielbiali nosić maski. Naprawdę istnieje nowy sposób życia, który jest wbrew naturze. W tym sensie, że nie oddychamy już normalnym powietrzem, ale nawet ochoczo rywalizujemy w noszeniu masek, żeby pokazać, że zgadzamy się z tą nową postludzką, transludzką, transhumanistyczną dyktaturą. Widziałem to we Francji, widziałem to w Polsce, widziałem to nawet w Rosji. Ostatnio pojechałem do Rosji. W Sankt Petersburgu było pełno, nie spodziewałem się tego zobaczyć. Pełno lewaków z maską. To liberałowie, klasa kreatywna, z niebieskimi włosami i piercingiem. Tacy progresywni liberałowie, co rezygnują z wolności. Tak, to rodzaj paradoksu, ale jesteś postępowy, jeśli nosisz maskę. Napisał pan sporo książek i interesuje się pan wieloma kwestiami. Jedna z książek ma tytuł, który wymaga wyjaśnienia. Biały suprematyzm, rdzenni mieszkańcy, Great Reset. Według pana supremacja rasowa jest doktryną, która okresowo stara się przejąć władzę instytucjonalną. Podaje pan przykłady konfederatu w Ameryce Północnej, apartheidu w Afryce Południowej, nazistowskich Niemiec, banderowskiej Ukrainy. I zanim poproszę o zagłębienie się w tym temacie, chciałbym wiedzieć, czy wie pan może dlaczego to właśnie Republika Południowej Afryki złożyła skargę przeciwko Izraelowi, nazywając ludobójstwem zabijanie ludzi w Strefie Gazy. Biorąc pod uwagę, że niedawno słyszeliśmy, jak izraelscy urzędnicy wygłaszali odczłowieczające przemówienia na temat Palestyńczyków, czy może pan przedstawić analizę przyczyn wrażliwości Republiki Południowej Afryki na sprawę palestyńską? Pourrait légitimement porter plainte sur
Chciałbym zaznaczyć, że zainteresowałem się tematem białego suprematyzmu w ramach kontynuacji badań, które przeprowadziłem na temat banderowców. Początek ruchu banderowców sięga lat 30., kiedy Bandera został zauważony przez nazistów, ale także przez Brytyjczyków. Jedni i drudzy chcieli go użyć, dwie siły, dwie potęgi. Brytyjczycy i Amerykanie z jednej strony, a Niemcy hitlerowskie z drugiej używali Bandery. Obie te strony po II wojnie światowej odnajdą się i skończą w pewien sposób razem w określonym rodzaju zachodniego suprematyzmu. Ten suprematyzm wielkiego angloamerykańskiego kapitalizmu ma coś w rodzaju ambasady na Bliskim Wschodzie, zwanej Izraelem, od 1948 roku. Tak więc zainteresowałem się kwestią białego suprematyzmu, ponieważ od 2014 roku interesowałem się banderowcami. A potem zacząłem obserwować szerzenie się tego typu doktryn politycznych. Trzecia Rzesza, oczywiście apartheid Afrykanerów, konfederacja w Stanach Zjednoczonych i przeciąganie umiarkowanej segregacji rasowej za zgodą Stanów Północnych, prawa Jim Crowa, które trwały 100 lat, z grubsza biorąc między wojną secesyjną a ruchem na rzecz praw obywatelskich Martina Luthera Kinga. Wracając zaś do pytania, dlaczego RPA po apartheidzie jest antyizraelska? Dlatego, że Afryka Południowa za czasów Afrykanerów i Anglików była proizraelska. To oznacza, że dziś jest coś w rodzaju rasowego podziału świata. Z białym, angloamerykańskim, zachodnim, izraelskim światem, który obejmuje to wszystko, ponieważ Izrael należy do Zachodu. To bezdyskusyjne. W Izraelu jest zachodni styl życia. Oni też mają LGBT w armii, mają te same delirium, które my mamy na Zachodzie i dlatego są źle widziani przez sąsiednie kraje arabskie. Ale ciągle nie rozumiem, dlaczego biały suprematyzm miałby być wokeistyczny lub LGBT. To się nie składa. Tak, i tu jest właśnie paradoks sytuacji, że ten biały suprematyzm staje się zachodnim suprematyzmem, który z kolei staje się globalistycznym suprematyzmem. Jest to bardzo sprzeczne z intuicją. Na początku trudno to zrozumieć, ale jeśli spojrzymy na Ukrainę jako przykład, to mamy wszystkie wady, wszystkie patologie zachodniego suprematyzmu na Ukrainie. Jest wokeizm i biały suprematyzm ucieleśniony przez banderowców i oba współistnieją w całkowicie niespójny sposób. Ale kiedy rekonstruuje się głęboką ideologię, podstawową ideologię białego suprematyzmu, konfederatów, III Rzeszy, reżimu apartheidu i banderowców, to widać wspólny wątek. A wie pani, jaki to wątek? To okultyzm, ezoteryzm. Jest masoneria, ale są i okultyści spoza masonerii. Na przykład pangermaniści z ruchu folkistowskiego. To jest właśnie wspólny wątek między Południową Konfederacją a Ku Klux Klanem jako pewną emanacją. A więc pańskim zdaniem biały suprematyzm jest napędzany przez ludzi, którzy praktykują okultyzm? Tak, na początku nie wiedziałem, że się na to natknę. Znaczy, były sygnały co do banderowców, te ich tatuaże, a potem były te wszystkie wydarzenia, które organizowali wokół imprez tak zwanego satanistycznego roka.
Oni są nazistami, a wiemy, że była część SS, która była bardzo zainteresowana okultyzmem, neopoganizmem, i tu znowu mamy ruch folkistowski. Bardzo mało znany na Zachodzie. Nowa prawica wykonała nad nim dużo pracy, na przykład Alain de Benoist. Ruch ten narodził się w Niemczech i wywodzi się z romantyzmu. Jest raczej neopogański. Uwielbia okultyzm i ezoterykę, jest antysemicki, antyżydowski, a więc raczej nie masoński. To raczej ariański okultyzm. Ale jednak, co łączy to wszystko razem, to masoni. W Konfederacji Południowej było ich pełno. Wracając do Afryki Południowej, należy dokonać dużego rozróżnienia między Afrykanerami, którzy byli kawałkiem Zachodu, zagubionym w głębi Afryki. Ich nieco paranoiczny styl brał się z chęci przetrwania, a Anglosasami. Ci na ogół reprezentowali wszystkie loże masońskie z Londynu. Cecil Rhodes jest tu jedną z najbardziej znanych postaci. Afrykanerzy, Holendrzy żyli tam w formie survivalizmu, walczyli o życie. Nawet jest mi ich trochę żal. Można jakoś wytłumaczyć ich rasistowską, paranoiczną, zamkniętą w sobie postawę. Byli otoczeni przez Afrykanów, rdzennych Afrykanów. Zbudowali miasta odgrodzone i kawałek Zachodu. A dlaczego RPA jest teraz tak zaangażowana w ten konflikt w Strefie Gazy? Ponieważ, jak mówiłem, żyli tam Afrykanerzy. Mam dla nich trochę współczucia, ale z drugiej strony było tam dużo przedstawicieli korony brytyjskiej. Byli tam, by splądrować Afrykę Południową i tyle. A Afrykanerzy byli tam, żeby się osiedlić. To był kolonializm, owszem, ale region Półwyspu trochę na tym zyskał. Nelson Mandela uznał prawa Afrykanerów, powiedział: przybyliście jako kolonialiści, ale coś stworzyliście. Z drugiej strony Anglosasi nie mieli legitymacji. Cecil Rhodes przyjeżdżał tylko po to, aby zbierać diamenty i plądrować zasoby. Ale te dwie populacje, holenderskojęzyczna i anglojęzyczna, połączyły się, by wspierać Izrael i syjonizm. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Londyn był bardzo zaangażowany w tworzenie Izraela. To deklaracja Balfoura. Cecil Rhodes wcześniej umarł, ale inni anglojęzyczni pracowali dla korony brytyjskiej, dla brytyjskiego imperium i również byli syjonistami w niemal naturalny sposób. Afrykanerzy też byli trochę syjonistami, ponieważ byli bardzo protestanccy. Pod wpływem mitu o ziemi obiecanej dla Hebrajczyków identyfikowali się z Żydami na podstawie Biblii. Dla nich ich ziemią obiecaną była RPA. Trochę jak Amerykanie, ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, utożsamiali się z Hebrajczykami i z mitologią ziemi obiecanej. Stany Zjednoczone są przedłużeniem Izraela dla chrześcijańskich syjonistów, którzy stanowią bardzo silny ruch. Z różnych powodów. Anglojęzyczni ze względu na kwestie związane z masonerią, koroną brytyjską i bankiem Rothschildów oraz Afrykanerzy,
z czysto kulturowych powodów identyfikacji z Hebrajczykami i symboliką Ziemi Obiecanej. Połączyli się w poparciu dla Izraela i w budowie tego białego zachodniego świata pod angloamerykańskim przywództwem, z Izraelem jako awangardą na Bliskim Wschodzie. Dziś rząd post-apartheidowy w RPA jest raczej antybiały, antyzachodni, a więc i antyizraelski. Widzimy, że wyłania się globalne południe, potęga, która zaczyna istnieć, organizując się przeciwko Zachodowi, identyfikowanemu jako świat białych, z ich syjonistycznym przedłużeniem na Bliskim Wschodzie. Dziękuję za rozmowę.